zainstalowaliśmy na tym terenie pełno energooszczędnych LED-owych billboardów. Ta stacja bada ich działanie. Oby dzięki zaoszczędzonym w ten sposób pieniądzom Oscorp kontynuował program. Typowe. Oscorp zignorowało specyfikacje i zwiększyło napięcie w billboardach. Jak czegoś nie zrobię, mogą eksplodować. Jeśli ktoś przez to ucierpi, te stacje na pewno czeka zamknięcie. Muszę użyć elektrosieci, żeby wywołać spięcie i powyłączać ekrany. Mam naprawdę niewiele czasu. Muszę wyłączyć każdy ekran osobno. Aleś mnie przestraszył. Co ze sztuką ręcznego malowania szyldów? Celów do strzelania tu nie brakuje. Zawsze powtarzałem, że kicz jest niebezpieczny. Teraz, gdy nie ma już zagrożenia, Oscorp może lepiej ustawić napięcie. Nie da się zaprzeczyć, że oszczędzili dużo kasy. To dla nich najważniejsze, więc stacja raczej przetrwa. Źle wygląda. Ci uliczni artyści są coraz lepsi. Ten koleś wygląda prawie zupełnie jak Spider-Man. Zniżka na garnitury 70%, darmowe podpisy na Zdaje się, że doktor dzwonił. Peter, miałem objawienie. Klucz leży w umyśle. Spójrz na mnie. Umysł o nieograniczonym potencjale, uwięziony w starym, zmęczonym ciele. Pomyśl, ile mógłbym osiągnąć, gdybym się z niego uwolnił. Tworząc interfejs neuronowy, powinniśmy odważnie szukać czegoś więcej niż możliwości kopiowania naszych marnych ciał. Wejść w głąb umysłu. Nie widziałem jeszcze u doktora takiej ekscytacji. Oby nie była za wielka. Laboratorium jest wyposażone w karmniki, żeby przyciągać ptaki i analizować ich odchody. Zgadza się. Poszedłem na studia, żeby badać ptasią kupę. Jak wiesz, ptaki przenoszą choroby, którymi mogą się zarazić ludzie, dlatego zależy nam na ich zdrowiu. Wiesz, chciałbym, żebyś tu był i uraczył mnie swoim humorem toaletowym. O-o, gołębie chorują na zjadliwy szczep ptasiej grypy. W dodatku wirus zmutował do formy niebezpiecznej dla ludzi. Okej, w laboratorium Harego było wszystko, czego potrzebowałem. Mam szczepionkę. Muszę się pośpieszyć, bo te gołębie są jak szczury z dżumą. Najlepiej będzie rozpylić ją w trzech punktach migracji ptaków.
Na szczęście stacja wskazała mi, gdzie są. Pierwszy punkt migracji jest w parku. Stamtąd ptaki rozprzestrzenią szczepionkę dalej. Gołębie wybaczają mi, że bujam się po ich rewirze, więc wiszę im przysługę. Założę się, że Avengersi nie użerają się z ptasią kupą. Zaczynamy. Szczepionka roznosi się w powietrzu, więc wystarczy spryskać nią drzewa. Dobra, jeszcze tylko dwa miejsca. Szczepionka jest bezpieczna dla ludzi i zwierząt. Wyleczy gołębie. Albo wywoła apokalipsę gołębich zombie. Zostało jedno miejsce. Ciekawe, co na to powie Jameson. Już to widzę. Spider-Man rozpyla smugi chemiczne. Lubię pomagać zwierzętom. Nie nazywają mnie zagrożeniem, nie strzelają do mnie. Jeśli dopiszę sobie w CV zawód weterynarza, to będzie duże przegięcie? Okej, powinno zadziałać. Na wszelki wypadek zbadam kilka gołębi. Udało się. Nie zamieniły się w zombie. Zachowuj się naturalnie. Ha! Nikola Tesla karmił tu gołębie. Podobnie jak mama Harego. Pamiętam, jak nas tu zabierała. Chciałbym przekazać Haremu dobre wieści, ale nie mogę się z nim skontaktować. Bardzo przepraszam! Laboratorium badana jest jakość wody. Wykryję i zaalarmuję o każdym paskudztwie. Sam bym je sprawdził, ale na zawsze brakuje mi czasu. Czuję, że Harry coś przede mną ukrywa. Mam nadzieję, że wszystko gra. Te algi już zabijają ryby, a jeśli ich nie powstrzymam, będą się przesuwać w górę łańcucha pokarmowego. W laboratorium Harego przygotowałem wirusa, który je zaatakuje, ale potrzebuję do tego próbki alg. Muszę lecieć nad jezioro, szybko.
Dobra, teraz muszę rozbić ściany komórkowe. Najszybciej zrobię to przy użyciu siły grawitacji. Najlepszy efekt uzyskam skacząc z wysokiego budynku. Najwyższy w okolicy jest Oskorp. Wolałbym to robić w laboratorium, ale nie mam czasu. Udało się! To teraz powtórka z rozrywki. Naprawdę nie chcę tego powtarzać, ale co poradzić? Udało się! Tylko żebym się teraz nie pożygał! Muszę wrócić nad jezioro i to rozpuścić. Co tam słychać, Spider-Manie? Już. Wirus zabije tylko trujące algi. Nie zaszkodzi innym roślinom. Całe szczęście, bo czym byłby park bez roślin? Pustą działką. Jesteś ranny? I wywiad na bloga? Zaraz zwołał koncert? Nigdy wcześniej nie byłem pewien. Gdzie jesteś, MJ? Szlak! Dotrzeć? Tam jest pełno strażników! Jak chcesz do niego dotrzeć? Bardzo dyskretnie. Muszę lecieć, partnerze. Standish gdzieś tu jest. Muszę jakoś ominąć strażników. Pora sprawdzić, czy przynęty odpita działają. Ten otwór w ogrodzeniu wygląda obiecująco. Muszę odwrócić uwagę straży. Z drogi, chłopcze. Co to? Muszę iść. Już. Zostań tu. Sprawdzę, jak tam nasz gość. Jasne? Gość. To pewnie Standish. Musi gdzieś tu być. Zdawało mi się. Muszę go jakoś odciągnąć od schodów. Co?
Demony zabijają wszystkich związanych z oddechem diabła. Standish jest w niebezpieczeństwie. Mam to. W drogę. Standish. Wiedziałam. Muszę się dostać do namiotu. Zajmie go to na długo. Jak idzie? Konwój będzie gotowy? Potwierdzam. Jak padnie komendant, przetransportujemy Michaela na nowej kwestii. Przenoszą go. Muszę się dowiedzieć dokąd, póki mam szansę. Charlie są już gotowi do przeniesienia doktora Michaelsa. Dodać dwie jednostki. Michaels ma jedyną próbkę oddechu diabła. Nie będę odpowiadać za pandemię. Zrozumiano. Żadna liczba agentów Sable nie powstrzyma Martina Lee. Ważnego. Kryjówki. Jeśli doktor Michaels jest w jednej z nich, Standish może wiedzieć w której. Super. Muszę się śpieszyć. Namiot Standisha. Nie wierzę, że Michaels tak sobie nosi oddech diabła. Osborne niestety nie ufa nikomu innemu. To się za nim nie zemściło. Albo na nas. Znowu! Co jest z tymi lampami? Ruszaj. Nadal szukamy. Było blisko. Charles Standish? Szlak! Charles! Gdzie jest doktor Morgan Michaels? Lee cię przysłał. Prawda? Nie. Jeśli chce mnie zabić, powiedz mu, żeby zrobił to sam. Nie pracuję ani dla demonów, ani dla Sable. Jestem reporterką. I tak jak ty... Chcę powstrzymać Lee. Watson, słyszałem o tobie. Sable nie chce mnie słuchać. Trzyma Michaelsa w Bowery. Jutro w południe mają go przenieść do nowej kryjówki. W ogóle jej nie obchodzi Grand Central. Grand Central? Kiedy byłem uwięziony przez demony, słyszałem, jak mówiły, że chcą... A co takiego, Charles? Czego demony szukają na Grand Central?
Co to? Ten... Charles! Co u licha? Nie był agent Sable. Zdecydowanie nie był. Sorry, Charlie. Okej, okay, pora Czekaj! Spadać. On coś wie o... Chyba zabujałem się odrobinę za daleko. MJ jest na mnie zła. Hej, jeszcze jedno. Sorry, Charlie? Nokautujesz kolesia. Rujnujesz moje dochodzenie i jedyne, co potrafisz powiedzieć, to sorry, Charlie? Potrafisz być poważny? Co? MJ, nie, dałem ciała. Ja chciałem rozładować napięcie. Rozładować napięcie. Właśnie dlatego się rozstaliśmy, wiesz? Myślałem, że rozstaliśmy się, żebyś mogła się skupić na karierze. Rozstaliśmy się, bo traktowałeś mnie jak dziecko. MJ, nie rób tego, nie rób tamtego. To zbyt niebezpieczne, MJ. Może i nie mam pajęczych mocy, ale nie jestem ze szkła. Wkradłaś się do środka bazy pełnej... Wiesz co, możemy zejść teraz z tego tematu, proszę. Dowiedziałaś się czegoś o doktorze Michaelsie? Dobrze. Michaels jest gdzieś w Bowery. Agenci Sable przenoszą go jutro w południe. Cudownie. Coś jeszcze? Na moment przed moim wejściem Smoka wspomniał coś o Grand Central. On... nie... Nieważne. Peter, muszę spadać. Mam deadline. Peter. Po tym wiem, że wciąż się gniewa. Peter. Brawo, superbohaterze.